Każdy wędkarz, który chce skutecznie łowić ryby, musi reagować na zmiany pogody, występujące przede wszystkim nad wodą. Musi także mieć pod ręką asortyment, który pozwoli mu na szybką zmianę taktyki. Jak sądzę, właśnie ten argument legł u podstaw wprowadzenia na rynek nowej serii kulek o nazwie Challenge. Wprowadziła je na rynek firma Meus. To kulki hard i soft, które występują w trzech smakach. Twardość, szybkość pracy i smak to trzy główne kryteria, którymi kierujemy się podczas zanęcania łowiska. W zależności od pory roku, warunków na wodzie, a także głębokości łowienia i temperatury wody, mamy szansę na stosowne korekty. Kulki proteinowe Challenge Hard są tak twarde, że na dnie mogą poleżeć nawet 48 godzin. Dzięki temu opierają się podgryzanie przez drobnicę, a silny smak atraktorów jest wiodącym wabikiem dla największych okazów. To oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki zawartym aminokwasom, betainie HCL i innym składnikom pobudzają ryby do żerowania, a substancje przyspieszające przemianę materii są odpowiedzialne za to, że ryby wciąż chcą więcej i więcej, a tym samym zdecydowanie zwiększamy szanse, że trafią na nasz zestaw. Tym twardzielom można znaleźć co najmniej kilka trudnych zadań, z których powinny wywiązać się doskonale. Przede wszystkim są idealne do kobry rzutowej. Zostały stworzone tak, aby można daleko i celnie nimi rzucać. Kulki te świetnie też nadają się na włos, na którym pozostaną nawet w mocno niesprzyjających warunkach. To jest przy wysokiej temperaturze wody i przy dużej ilości drobnej ryby w łowisku. Hard będzie też stanowił o wiele większą przeszkodę dla raków i innych niepożądanych gości w naszym łowisku. Kulki proteinowe Soft Challenge są idealne do łódki zanętowej lub rakiety. Jak deklaruje producent, ich skład jest efektem wielu sezonów dopracowywania miksu. Ich główne zalety to szybka, a w przypadku silnego ruchu wody bardzo szybka praca. Wraz z rozpuszczającą się kulką do wody trafiają atraktory, które jak magnes działają na ryby. Za to odpowiada przede wszystkim gruba zewnętrzna otoczka, która ulega szybkiemu rozpadowi, zapewniając efekt błyskawicznego ściągnięcia ryb w nęcone miejsce. Nie sycą ich mocno, a składniki wspomagające przemianę materii powodują szybki powrót okazów po kolejne porcje jedzenia. W składzie kulek, a konkretnie akurat w tych to jest smak owocowy, znajdziemy m.in. mączkę GLM, mączkę Predigest, mączki zbożowe, mieszanki suszonych owoców, przypraw i betainę HCL. Jednak tajemnica tkwi w zbilansowaniu miksu. Obmyślając taktykę, warto mieć pod ręką oba rodzaje. Jeśli zanęcimy miksem harda i softa, możemy mieć dwa pożądane efekty naraz. Bardzo szybką i intensywną pracę softa, który zapewnia ściąganie ryb w miejscówkę z dalszych odległości, i hard, który dzięki sile i stabilności pozostanie na dłużej w zanęconej miejscówce. Twardość kul ma też znaczenie przy budowie zestawów. Jeśli chcecie albo macie możliwość częstego przerzucania zestawu, a w łowisku nie występuje dużo białorybu, nie bójcie się zakładać na włos softa, bo właśnie on może dać Wam ekspresowe brania. Jednak gdy zestaw ma przeleżeć noc bez konieczności zmiany kuli na włosie, albo obawiacie się podskubującej drobnicy, to postawcie na harda, bo on daje gwarancję, że nawet następnego dnia nasz upragniony kaban na włosie spotka przysmak, któremu się nie oprze. Na koniec parę słów o trzech dostępnych smakach. King Spices to ostra zanęta zbudowana na bazie papryki, pieprzu, chili z dominującą mączką rybną. To kulka często wybierana przez wędkarzy, bo sprawdza się w różnych warunkach. Sweet Dream to mieszanka mączek zwierzęcych i roślinnych. Główne atraktory to miks truskawki, maliny i porzeczki. To odpowiedź na przyzwyczajenia smakowe karpi i jednocześnie lekko zmodyfikowane ich połączenie. Ma to zmylić te ostrożne sztuki, które kojarzą któryś z tych smaków, z ukłuciem haczyka.
Green Shot to typowy śmierdziel, gdzie podstawą jest mączka GLM, czyli mączka z nowozelandzkich zielonych małż. Wśród wiodących dodatków są mączki skorupiaków i ryby, co sugeruje pożywienie zbliżone do tego w naturalnym środowisku. W jej składzie są też pokruszone muszle. Ta kulka nadaje się idealnie na zamulone zbiorniki z dużą ilością naturalnego pokarmu, a w okresie wiosny i jesieni będzie z pewnością niezwykle skuteczna nawet na niezwykle wymagających wodach. Ceny to około 50 zł za kilogramowe opakowanie. I bez wątpienia jest to najwyższy jakościowo produkt w asortymencie kulek proteinowych firmy Meus.